Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: budowa i zadania sieci kanalizacyjnych. Temat: rodzaje, układy i cechy charakterystyczne sieci kanalizacyjnych. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką sieci kanalizacyjnych. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Adama Kowalskiego. Witam, panie Adamie. Witam panią i państwa. Bardzo mnie to cieszy, że ten dość niecodzienny temat znalazł zainteresowanie u oglądających. Cieszę się, że będę mogła prowadzić tę rozmowę. Pańska firma zajmuje się siecią kanalizacyjną. Proszę w pierwszej kolejności wytłumaczyć nam, czym jest kanalizacja. Odpowiedź jest prosta. Kanalizacja jest to system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych, kanalizacja sanitarna, deszczowych, kanalizacja deszczowa lub sanitarnych i deszczowych, kanalizacja ogólnospławna. W niektórych aglomeracjach miejskich o ciasnej zabudowie stosowana bywa również kanalizacja do odprowadzania odpadów stałych, śmieci, w postaci rozdrobnionej. Czyli mówimy tu o sieci, bez której w zasadzie nie ma możliwości funkcjonowania? Tak. Jednakże należy pamiętać, że im nowocześniejsze czasy, tym nawet proste systemy ulegają innowacjom współczesnego rynku technologii. W takim razie, jakie wyróżniamy rodzaje kanalizacji? Rozróżnia się kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaje sieci kanalizacyjnych, to mamy podział w zależności od charakteru i przeznaczenia ścieków. Do tego typu należą sanitarna i deszczowa. Drugi podział to z uwagi na zasadę działania rozróżniamy instalacje grawitacyjne, podciśnieniowe i ciśnieniowe. To bardzo ciekawe. A co mógłby pan powiedzieć na temat kosztów tych rozwiązań? Właśnie największą zaletą systemów grawitacyjnych jest ich niski koszt, natomiast wadą jest to, że zajmują dużo miejsca pod zabudowę i jest brak możliwości przejęcia ścieków odprowadzanych z piwnic i garaży podziemnych. Sieci kanalizacyjne budowane są również jako podciśnieniowe. Wykonywane są w budynkach wykonywanych jako centralne i stanowiące kompletny system kanalizacyjny. Sądzę, że teraz widzowie zaspokoili swoją ciekawość na temat kanalizacji oraz że obaliliśmy mit o ich prostocie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.